Czekaj, bo kurde, nagrywa się, dobra, nagrywa się, to jedziemy! Mamy opener, dzień trzeci. Jak widać, pogoda się bardzo poprawiła. Wczoraj było pięknie, a dzisiaj pada deszcz. Chociaż na chwilę przestało. No i co? Jeździmy, pracujemy na chwałę ojczyzny i gryfu. Aha. Ale jest tu bardzo przyjemnie. Ja już myślę o tym, czy w przyszłym roku uda mi się znów tutaj wyrwać i przyjechać. Bo wóz jest rewelacyjny, jeździ się bardzo fajnie, wozi się samych przyjemnych ludzi. Można obejrzeć sobie tutaj kupę bardzo fajnych autobusów. Spotkałem milion fajnych osób. Więc ta praca jest dla mnie trochę zabawą. A młodzież teraz, która dzisiaj ze mną jeździ, popędziłem do Ikarusa. Poszli oglądać zabytek bydgoski bodajże. Tak, to bydgoski. Ikarus 280. A ja zostałem sobie sam i zaraz bez nich pojadę normalnie, oni tutaj zostawili graty. I za chwileczkę lecimy w stronę dworca głównego w Gdyni. Jeszcze tylko nie wiem, którym wariantem pojedziemy. No tym, który będzie najszybszy po dwóch nawigacji. Tutaj dość duża dowolność jest zostawiona kierowcom w tym zakresie. Zapinamy pasy, bo tu już jesteśmy zaraz na wylocie. O, i wraca młodzież. Wraca młodzież. Ale tutaj nie ma przystanku. O nie. To ja Państwa nie zabiorę, bardzo mi przykro. Co, nie jedzie na cmentarz? Na cmentarz też nie jadę. A dopiero. Dobrze, kartę mamy przygotowaną, tylko godziny wpisać. Ona się sobie i zaraz będzie można lecieć. To jest. A few moments later. Co na agrefie technicznym? Technicznym wracamy w takim razie. Teraz nie przewieziemy sobie, ty weź te nogi. I teraz sobie niestety nie przewieziemy pasażerów. Linia ONF. Przejazd techniczny. Co ty też nie się boisz? Bo nie wiem jeszcze, gdzie się prowadzi. Tak, to. Kamilka,
się nagrywa, jak mi to już mówię. To się kameruje. Nie no, chłodzenie mi tej kamery teraz dobrze działa, mam dobrze ustawioną, to jadę i nagrywam, bo później znowu będzie taki zryt jak pierwszego dnia, co nagrywałem po 5 minut. Dobra, gdzie tu Bartek stoi? O, tutaj. Bo ja zawsze sobie z niego notatki robię na Messengerze. To teraz tak chociaż tych notatek nie zrozumie. No zobaczymy. Wiesz co, Renciu, zobaczymy, no bo ja jeszcze polecenia nie dostałem do pakowania tylko trochę i jechania na ciechamy. Ale zobaczymy. Tak, ja to wiem. Dobra. Zaraz dzwonię, nie wiem, co to jest. Gdzie? No, tu jest to. A, tak się nie. Oho. Wy?
Ferrari mamy słabe ogniwo teraz. Zaraz wracamy? Alimentacyjnych nie mam zamiaru być. Nie, no ale bez przesady pół minuty. Ale to będzie odcinek. Ja to będę musiał tak ocenzurować. Że... Ojej! No zostaw mnie! Po co się krzyczeć? Ja coraz większy mam niepokój, zaraz go wysadzę na dworcu. Pójdzie po jedzenie i... Pójdzie młody po jedzenie. To się może trochę uspokoi. Okay.
Jakby się głowa przewietrzy. Oczywiście, że tak. W opcji masz jeszcze jazdę ze mną, więc wiesz. Jest Wiesz, w opcji masz jeszcze jeżdżenie ze mną, no nie? To jak tam chcesz. Całe szczęście to ja robię postprodukcję. No właśnie, ty wiesz. Ja wiem. Nie wiem. Bo w tym jest problem, że on to montuje. No zarytko. O! Czyli szósterka. Gdzie on w las? Zarytko. O nie, tam jeszcze pogotowie techniczne stoi. A tam nie stoi 175-13? Nie. Do tego, możesz wreszcie żarówkę. Ale to chyba Niuniek poszedł. Dobra, zbytnio nie podjeżdżamy. In the Haltestelle, bitte aufsteigen. Następny przystanek Kołobrzeska. Co na przykład?
Uwaga! Trasa zmieniona! Uwaga! Kurs skrócony. Ostatni przystanek. Jagiellońska. Szpital. Wyjechaliśmy o 16. Jest 16:19. Dobra, Kamilu, to samo co wczoraj? A co tam jeszcze było, mój drogi? No, mój drogi, no pierogi były, no to widziałeś. Mielone, schabowe. A co wczoraj jadłeś? Ruskie bardzo dobre, wiesz? To co, znowu ruskie? No właśnie się zastanawiam, no jakaś taka monokultura żywieniowa nie jest zbyt dobra. Nie jest. A dewolajka może? A był, ona był. No to dewolajka ja bym poprosił w takim razie. Z ziemniaczkami takiego, wiesz, i z jakąś suróweczką. Dobra. Jak będą buraczki na ciepło, to mogą być buraczki na ciepło. Dobra. To tylko daj znać ile. No dobra, to widzicie, tutaj jest tak luksusowo, że nawet mamy prywatny olsztyński catering. Czyli Kamila, który zaopatruje nas w jedzenie, podczas gdy my pracujemy, bo pracujemy do godziny 21. Dojechaliśmy przejazdem technicznym. A właśnie, trzeba zmienić tablicę 458 i linia 458, opener i opener nam się już będzie wyświetlał. No bo zapewne zaraz podjedziemy i pojedziemy, bo ruch odbywa się dość płynnie tutaj. Część kursów jest realizowanych w ten sposób, że inspektorzy nadzoru ruchu decydują, że jeżeli tutaj jest zbyt mało autobusów albo zbyt duży lub osób jadących w stronę festiwalu, to wypuszczają stamtąd autobusy przejazdem technicznym, żeby tutaj jak najszybciej przyjechać, nie ładować już pasażerów. Ojej! Oby to było na zdrowie. A jeżeli jest taka potrzeba, to zabiera się pasażerów z jednej i z drugiej strony. No dobra, teraz Was nie zamęczam. Widzimy się przy kursie jeszcze liniowym zapewne, także do zobaczenia.